przypadku mamy do czynienia z lekami na choroby, które są nadal bardzo powszechne na świecie. Dotyczą nie niestety albo istety ludzi w krajach rozwiniętych, którzy mają inne problemy, ale ludzi w krajach rozwijających się. I to są setki milionów ludzi, którzy chorują na takie choroby cały czas. Mimo tego też, że te leki, o których dzisiaj mówimy, doszły do użytku jakiś czas temu, nadal jeszcze nie jest tak, że jesteśmy w stanie się tych chorób całkowicie pozbyć. Są to choroby paskudne, nieprzyjemne, niektóre śmiertelne, niektóre tylko okaleczające, to tylko jest w drugim cudzysłowie, ale nadal mamy do czynienia z tymi chorobami, mimo tych lat badań, mimo lat leczenia. Lat. Ja rozumiem, że to okaleczające. Być może jakieś leki będziemy miały żydowskie, bo widzę, że lat. Tutaj mi pomóż. To zniszczenie, tak, przyświadnie. Takie robaczki, które są bardzo cienkie i generalnie nie widać prawie okiem, bo one się nawet przenoszą przez ukąszenie komarów, czy muchówek, czy much. Takie coś ukąsi człowieka, robaczek wchodzi mu do organizmu i atakuje naczynia chłonne. Czyli to dzięki czemu nasz organizm jest w stanie przez różne substancje transportować w obrębie swojego ciała. Może być słonia wacizna, która powoduje po prostu to, że tuchną strasznie nogi, tak jak nogi słonia. Ale może ta chłonka nie odpływa. Tak, ta chłonka, czyli ten płyn, który pozostaje po odśmiechowaniu krwi w tkankach, nie ma którym dopłynąć. Naczynia chłonne są zatkane przez te robaki, przez stan zapalny, które wywołały. Może być chłonia wacizna, może być taki dosyć malowniczy, w sensie takim, że pokazuje się to często sobie, że jest mocny. Są takie programy telewizyjne całe, gdzie pokazuje się ludzi z identycznymi jądrami, chociaż to nie jądra są tak naprawdę. No to są rzeczy, które budzą obrzydzenie, zaciekawienie ludzi. I makrena była takim robakiem. Dla wielu mieszkańców krajów rozczarstwych. Chociaż była tą grubą świnią. Mówi się, że na tą słonię baciznę choruje ponad 120 milionów ludzi cały czas. Na ślepotę rzeczną, czyli taką chorobę, w której te pasożyty powodują stan zapalny rogówki oka i zaćmienie jej, więc de facto ślepotę właśnie, zanik wzroku, około 150 milionów ludzi, cały czas. Mimo że te leki, o których dzisiaj mówimy, są już dostępne od lat mniej więcej 80. Choroby pasożytnicze. To cały czas bardzo chce te choroby zlikwidować, to mimo tego nadal jeszcze tych przypadków jest bardzo wiele. I w tym wypadku akurat jeśli chodzi o te nicienie i słoniowaciznę wywoływaną, między innymi wywoływaną przez nie, to Nobel trafił do Williama Stikambela oraz Satoshiego Omury. Natomiast jest też trzecia laureatka i to jest 12. kobieta w historii Nobla za osiągnięcia medyczne, czyli Juju Tu, czy też jak to stwierdzisz, Tu Juju, bo to jest, to pani profesor jest Chin i... No, przyjęło się w Chinach za nazwisko postawione pierwsze, więc to byłoby Tu Juju. Wymowa Juju Tu jest bardziej może taka dla Zachodu zrozumiała, zresztą niektórym się kojarzy z zespołem muzycznym, ale zupełnie jest to chyba chybione skojarzenie, ponieważ pani profesor zajmowała się czymś bardzo, bardzo w ogóle niesłychanym. Wszystko Jezusowi przez Maryję. Odeszła do Pana siostra Zofia Chomiuk, bez reszty oddana Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej Loretańskiej. Pozostanie we wdzięcznej pamięci redakcji naszego dziennika na zawsze. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły w codziennej prasy polskiej. O tych robakach troszeczkę. Kochana rodzina Radia Maryja, drodzy przyjaciele, dwie sprawy. Pragnę Państwu zaproponować dwie, wydaje mi się, bardzo ważne sprawy. Pierwsze, wybory parlamentarne. I tutaj zaproponuję. Jeśli to proponuję, prosimy bardzo o gorącą modlitwę, o to, żebym szturm modlitewny tej intencji, byśmy wybrali jasna i lepiej. Pod leczniku medycznym z 1940 roku, przed jego planem, tak zbrojony, by miał działanie przeciwgorączkowe, bo to mówię na gorączkę, tak między innymi tak zwane malarie. I ten przepis zawarty pod lecznika pozwolił jej wyizolować środek chemiczny, który był tym lekiem. Nazywa się prekursorem leku pokarmowego artemizynina dokładnie. Na jej podstawie dopiero zrobiono leki, bo to była substancja dość inna, trochę słabo działała na człowieka w takich warunkach klinicznych. Były potem tego leki syntetyczne, już skuteczne leki na malarię, natomiast no, sama inspiracja... Ale będziemy 5 obchodzić, to jest sobota, pierwsza sobota miesiąca. Pierwsza sobota miesiąca będzie można łatwiej do domu dojechać, powrócić. Proponuję, byśmy mszę świętą odprawili o godzinie 16:00. Będzie jej przewodniczył
wieloletni sekretarz Ojca Świętego Jana Pawła II i Benedykta XVI, ksiądz arcybiskup metropolita lwowski Mieczysław Mokrzycki, a więc 5 grudzień, godzina 16. Wcześniej będą koncerty piękne, o tym będziemy jeszcze mówić. Ale na tę mszę świętą przygotowujemy szczególny dar. Dar modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne. Powtarzam, kapłańskie i zakonne do zakonów żeńskich i męskich. O święte, mądre powołania kapłańskie i zakonne, wytrwałe. O ludzi jak najlepszych. Jeżeli kochamy Pana Boga, jeżeli kochamy ludzi, jeżeli zależy nam na zbawieniu naszym, potrzeba nam wielu kapłanów, wielkich świadków, osoby zakonne. Bardzo prosimy, wszyscy, którzy chcą, piszcie do Radia Maryja, a nazwiska wszystkich poniesiemy w darze ołtarza. Tak. Wtedy 5 grudnia. Możemy napisać, jaką modlitwę będziemy odmawiać, jak długo, czy jakie umartwienie, czy komunia święta. Napiszcie co, a więc imię i nazwisko, kto i co. Dar modlitwy o liczne święte powołania kapłańskie i zakonne. Napiszcie też do jakiego seminarium, czy do jakiego zakonu, ale prosimy, nie odmawiajcie modlitwy także o święte powołania kapłańskie i zakonne do redemptorystów. Podobnie tutaj też modlitwę o kapłanów do kościoła powstającego, wotum wdzięczności za świętego Jana Pawła II i o siostry zakonne. Bardzo je potrzebujemy. Proszę o to. To może tyle, Bóg latać serdecznie. To są lamidy fakta medycznymi. Pracował metodę tak zwanego edytowania genomu, czyli wycinania i wklejania z innego fragmentu DNA. To jest chemia, aczkolwiek biochemia, no bo to słowo się na to nastawiają, będzie można dzięki temu leczyć różne choroby genetyczne. Ciężko powiedzieć, czasami są to badania podstawowe w tym modułem medycznym, czasami są bardzo konkretne leki, bo tu mamy konkretne choroby. Wydaje się, że ten Instytut Skarolińska, bo to on się zajmuje tutaj wstawieniem werdyktów, próbuje znaleźć jakiś złoty środek. Czasami są to rzeczy faktycznie takie od dawna wyczekiwane, bo stąd tutaj też tak właściwie było, bo właśnie tu już dostała Nagroda Laskera, znaczy więcej teraz w tym roku. Nagroda Laskera to jest taki mniejszy Nobel, ona często poprzedza Nobel, jak mi też w tym przypadku się udało. Ale z kolei na przykład profesor Satoshi Omura, który dostał Nobla w tym roku nawet naszego hasła w Wikipedii. I w związku z tym, no, ponieważ ma prywatną stronę internetową, to jak się okazało, dostał Nobla, to natychmiast tam się rzuciły całe stada dziennikarzy internautów na tą stronę i ona się natychmiast zawiesiła. No, nagła popularność. Wcześniej w ogóle nie był specjalnie znany poza Japonią chyba też, bo nigdy się, nawet po nim zbytnio śladu w internecie. No to są bardzo tak wiedziało, no, to są lata 30, właśnie się tak zgadza się. Rocznik 30 jest profesor Tuyuyu i profesor Campbell, a profesor Omura rocznik 35. No, jak to często w Noblu bywa, to akurat nie ma zaskoczenia, dostaje się zdecydowanie ukoronowanie kariery. Dostaje się najczęściej Nobla już w wieku późnoamerytalnym, jako taką właśnie pieczątkę, że to, co się do tej pory robiło, było dobre. Ale część naukowców pracuje trochę mniej, ale profesor Tuyuyu chyba cały czas jest jeszcze aktywna naukowo. Profesor Satoshi chyba też, w związku z czym profesor Campbell też, tego co czytałem, Wiemy, że teraz jest czas przewyborczy, gorący czas, wiele spotkań w różnych miejscach, pani także odbywa jako kandydat, prawda, na sektorę i spotkania te i reakcje do tego ludzi na te nieciekawe sprawy, które mogą być przyjęte. Dokładnie, właśnie wracam z rynku wrocławskiego, czyli mam okazję rozmawiać z mieszkańcami na rynku wrocławskim, okręgu, którego startuje bardzo do ministra, czyli z Prawa i Sprawiedliwości. I muszę powiedzieć, że tutaj zrobiłam w tej sprawie konferencję prasową, dlatego że próba
takiego ekstraordynaryjnego rozpatrywania weta pana prezydenta przez parlament na ostatnim posiedzeniu. To jest też chyba próba pytania, czy może jest stanący skutki Platformy Obywatelskiej. Mówienie o tym, że bardzo niskowe to elektoratu, a później wstawienie w ciele bardzo ważnych spraw, które tak naprawdę można w ogóle wyjść na tym ostatnim posiedzeniu Sejmu doprocedować. I tutaj będziecie ze mną 100% zgadzali. W ogóle byli skrzyżowani, że to jest przeciwne rzeczy pana prezydenta, uważając, że to weto przywraca jeszcze do normalnych w tym procesie, że nie może być tak, że to jest przeciwne, bardzo liberalne, bo to jest też lewacki, skrajnie lewacki przeciwne, będą umożliwiały małżeństwa zawierane przez pary o orientacji homoseksualnej, a w konsekwencji żądanie, bo takie byłoby z prawem wtedy zgodne, adopcji małoletnich dzieci. Więc tutaj ewidentnie wszyscy, którzy myślą, a taki sposób jest zdecydowanie na większość, uważają, że pan prezydent Duda zrobił tutaj absolutnie bardzo precyzyjnie, bardzo dobry i pożądany z punktu widzenia tego porządku moralnego ruch. I też dzisiaj wołałam, prosiłam, wołałam wręcz do pani marszałek prezydencji, aby podjęła na ostatnim posiedzeniu temat ten, który proponuje pani kandydatka na premiera, pani Basia, czyli podniesienie stawki godzinowej, ale też jeśli jesteśmy w konwencji bardzo ważnej, bo przecież jesteśmy w okresie, kiedy rozpoczął się wstrzymać biskupów, u nas jest studentów rozmawiać z Watykanem, już rozmawiają o sprawach dotyczących bardzo ważnej kwestii, jaką jest rodzina w każdym kraju, w Polsce, to jest szczególne, to są, możemy z też wieloma doświadczeniami podzielić i pochwalić z całym kościołem. I że bardzo, że właśnie w tym okresie, pani Kudera Bońska podjęła inny bardzo ważny temat, rodziny, czyli dwa projekty ustaw, które leżą już w Sejmie i proszą o to, aby je przeprocedować jak najszybciej, równie krótkie. Mianowicie dotyczące zakazu oddzielenia dzieci od rodziców ze względu na złe warunki ekonomiczne. To jest temat, którym powinniśmy się zająć jeszcze w tej kadencji. Ja zresztą prosiłam o to, aby te projekty leżą. Temat duszy nieśmiertelnej, piekła, kaźni, no bo właściwie Makrena, to Szaflerka w tym żyła i ona czasem popierała, czasem nie i udawała, że nie słyszy, że nie wie, ale to jest taki przykład pierwszy, jeśli zawinione ubóstwo, bieda, bezroboty, to wtedy dlaczego państwo jest silne wobec tego? Także Makrena, Mareczek, Makrena, Grubalofa, ona była taka Grubalofa, bestia Moherowa. Kontrolę na dostępie kontroli, między innymi dyrektora pracującego, zakres, mianowicie kwestia asystentów rodziny. Nie wiem, co się dzieje, ale wiele osób, z którymi rozmawiam, tu właśnie ostatnio na takim spotkaniu w Żegnacznym Poleśnicy, tam gdzie również startuję, czy w moim mieście sobie, czy też właśnie chociażby w tych gminach, do których teraz będę też przybywać, a w których też i byłam. No, to jest bulwersujące, że w naszym państwie są takie przypadki, też najczęściej ludzie mi zgłaszają, że oni się boją iść do opieki społecznej, powiedzieć, że mają problem, właściwie jakiś wysiłek, czy też wycelowy dzisiaj, boją się, jak to będzie z na przebudowaniem domu, że siło się na rzędzie, to wtedy przyjdzie opieka wczesna do domu, wtedy boją się, że być może będą zabrane dzieci. To są uzasadnione lęki i nie tylko duma tym ludziom się pozwala, ale zwykły lęk o przyszłość ich dzieci, prawda? Dzisiaj przecież jest to możliwe ze względu na donos na przykład sąsiada, z którym no, gdzieś tam są jakieś problemy, nie najlepiej się żyje i ze względu na ten donos, a myśmy przecież swój komentarz media podawały takie przypadki, kiedy te dzieci były prewencyjnie odbierane z własnych zupełnie powodów. Dzisiaj jest możliwe odebranie urzędnika. I tym powinniśmy się w polskim parlamencie zająć i na to również się zwracają uwagę.
ale to, na co najczęściej zwracali uwagę, to jest kwestia pracy. Dzisiaj na rynku wrocławskim nawet wręcz jedna z kobiet mówiła, żeby tylko była praca, to my naprawdę bylibyśmy wdzięczni każdej władzy, każdemu rządowi. Dobrze, że zlikwidowano chociaż te śmieciówki, ale dają całe etaty. Z którymi powinniśmy się zajmować. Za chwilę będziemy o tym rozmawiać w Wołowie również. No ja nie wiem, jak te robaki, to rzeczywiście to prawda, że one są takie małe, że mogą do węzłów płonnych sobie trafić. A to chodzi. Także zapraszamy do tego, będziecie Państwo mogli też z nami rozmawiać o wszystkim tym, co powinno być poruszone w pierwszej kolejności po wyborach, bo Polska powiatowa, ale i też te duże miasta, bo tutaj borykamy się z wieloma problemami, ale Polska powiatowa naprawdę świetnie podpowiada nam, co powinniśmy się, czym powinniśmy się zająć, a nie kwestią uzgadniania płci, a nie kwestią jakichś naprawdę zupełnie lewackich ustaw, które dzisiaj tak zbulwersowana wotem pana prezydenta Platformy Obywatelskiej chce na siłę wprowadzić pod obrady Sejmu. Na co naszej zgody po prostu nie ma. Z takiego nie wiem, jak na rzecz podniecenia, co to będzie. Chodzi, że problemy w większości są zupełnie na boku, a tutaj jednak jest mniejszość, bo nie ilu jest osób, które mają ten problem właśnie zmiany płci i na podstawie odczucia pacjenta. No to jest niesamowite zamieszanie, tworzenie czegoś na skalę, bym powiedział, europejską nie spotykane, żeby odczucie on mówiło, prawda, inna jest. Jak to jest furtka potem otwierana, chociażby, żeby adoptować na przykład dzieci. No ale rzeczywiście, a my powinniśmy jako państwo polskie być zainteresowane w inwestycje w rodzinę, tak? Nie wspieranie. Teraz powtarzamy to i prosimy. I często też nasi radiosłuchacze mówią, że bardzo im się podoba słowo inwestycja w rodzinę, prawda? Bo przecież to jest kapitał, który nam się zawsze zwróci. Właśnie to też jest osoba wspaniałych dzieci, młodych pokoleń, które wychowane w rodzinie mogą stanowić fundament i gwarancję dalszego rozwoju naszego społeczeństwa, nie to, że będziemy zanikać, bo nie możemy, krótko mówiąc, inwestować w jakieś jałowe przebiegi. Przepraszam, że tak się pozwalam na tego typu dywagacje, ale niczego to jest prawda. Tym bardziej, że przecież spokojnie, Lewica i Platforma Obywatelska jakoś nie chce przyjąć do wiadomości, że mamy w Polsce instytucje, nie tyle w zasadzie nazwy uzgodnienia płci, ale sądowej możliwości zmiany. Ona jest obwarowana oczywiście bardzo, bardzo poważnymi wnioskami dowodowymi, ingerencją chirurgiczną. No naprawdę tutaj musi być spełniony szereg warunków, ale powiedzmy sobie szczerze, statystyki pokazują, żeby w ogóle uzyskać takie orzeczenie sądu, wrócę jeszcze, a według tych nowych przepisów to sąd się wprowadza właśnie do roli notariusza i dwie opinie już nawet nie biegłych sądowych, a normalnie jest już prawda psychologów czy psychiatrów, a więc nie ma nawet wymogu biegłych sądowych, którzy by taką chęć, wolę, przepraszam, ja to mówię po imieniu, pana Berio, tak, potwierdzał, gdzie później sąd właściwie sprowadza się do roli notariusza i co jest najbardziej niebezpieczne, to, że mamy przecież powagę aktów stanu cywilnego, prawda? To są naprawdę akty najwyższej rangi. Teraz, takim orzeczeniem sądowym, taka osoba, jak sobie według odczucia zmienić w sposób bardzo łatwy według tej ustawy płeć, pójdzie do Urzędu Stanu Cywilnego, urzędnik musi wpisać mu nową płeć w akt stanu cywilnego, prawda? A więc uzyska status na przykład mężczyzny i będzie mógł powiedzmy w cudzysłowie kobietom wziąć ślub. No to jest coś niebywałego, zgodnie wtedy z prawem polskim, będzie mu przysługiwało takie żądanie, takie roszczenie, więc brniemy w jakiś kompletny absurd. A powtarzam, taka możliwość ze względu na szczególne uwarunkowania, to powtarzam, biegli psychiatrzy i to już musi być no naprawdę mega przypadek, żeby sąd się na taką możliwość zgodził, według, powtarzam, słusznie bardzo skomplikowanej i bardzo drobiazgowej procedury. Więc cóż, liberalizować to prawo, czy iść w tak lewackim kierunku. No jest to skrajna ideologia i to jest namacalne wdrażanie tej ideologii
w Polsce, polskie prawo. Tym bardziej, że myślę, że to jest też taka zmocowana akcja, bo przy tym, że odbywa się dzisiaj synod, czy rozpoczął się synod biskupów w Watykanie na temat rodziny, to jest próba umniejszenia roli rodziny, pojęcia rodziny, funkcji, bardzo ważnej funkcji rodziny w państwie polskim. To jest jawny atak. No cóż, Platforma chce w ten sposób uzyskać te 0,5 promila chyba głosów, bo traci je i tak niesamowicie. Zresztą patrząc tak, jak Lewica włączyła swoje bardzo antyklerykalne hasła ustami też kobiety, no naprawdę uważam, że mimo wszystko tym projektem nie można wygrywać wyborów. Dzisiaj ludzie mają naprawdę realne, poważne problemy, o czym słyszymy w wielu, wielu miastach naszego kraju. Czasem się mówi, że tutaj na zachodzie się lepiej żyje, że jest praca, prawda, że nie, w moim okręgu wrocławskim wystarczy, że porozmawiać wcześniej, czy w Sykowie właśnie przy Boleśnicy, nawet wielki Laskowica, gdzie no, jest jeden z dużych zakładów, czy no, Oława, Strzelin. Naprawdę ludzie, to o co proszę, Góra, prawda, Środa Śląska, Trzebnica, no przepiękne miasto, kocham tutaj ze Świętej Jadwigi, za chwilkę będą przepiękne też uroczystości, w których zawsze staram się co roku uczestniczyć i wielki zawsze i honor jest mi na życiu. Proszę klasy się zbliżać. Pani tutaj rzeczywiście jest doświadczony tych spotkań, że nic nie się przecież ludzie mówią, mamy problemy z pracą, że jest zdrowie, że byłem zdaniem się do szkół, tak, w miejscowościach przywiozłem, natomiast myślę, że coś tego wiekami pomoże zmienić płeć, bo się czuję, prawda, mężczyzną, a jestem kobietą przewrócą. No to nie ma przepraszam. Szczerze, tak, wszyscy Polacy, bo z takim banerem jeździmy moim dużym i wtedy rozmawiamy też, zwykli Polacy po prostu mówią, no gdzie pani poseł, niech pani tam powie, że niech nas tak, że nie ośmieszają instytucje Sejmu, ośmieszają państwo polskie. Tak mówią naprawdę zwykli Polacy, co już szczęście, że mamy te kręgosłupy i po prostu się uśmiechamy, bo też ręce opadają, tak? Co się dzieje. Jeżeli uważają, że są w stanie wywołać kolejną awanturę w Sejmie, prawda, i w jakiś sposób próbować zmontować sobie koalicję, to będzie koalicja wstydu, śmiechu.